cześć kochani, witajcie w dzisiejszym odcinku, w którym postanowiłam uszyć kurtkę typu bomber w takie fajne, piękne moje usta, które jak wiadomo ja uwielbiam. I odnalazłam jeszcze trochę tkaniny właśnie takiej grubszej, to jest gabardyna, bawełna 100% i myślę, że kurtka taka troszeczkę pudełkowa właśnie w stylu bomber będzie idealna. I co nam będzie potrzebne? Tkanina, no jakaś grubsza na pewno, nie musi to, może być nawet cienka wełna, bo też będzie fajna tak na wiosnę w sam raz, zwłaszcza teraz, kiedy mamy coraz więcej słońca i te temperatury są coraz wyższe, więc całkiem robi się fajnie. Do tego mam czarny zamek. Dlaczego czarny? Ściągacze do tej kurtki będą też czarne, więc uznałam, że fajnie będzie kontrastowo wyglądał biel i czerwień z tą czernią, także, bo mogłam kupić biały oczywiście zamek, ale myślę, fajniej będzie, jak będzie tutaj czarny i jeszcze właśnie te elementy, więc zamek ma 45 cm. W zależności od tego, jaką chcecie długość kurtki, no to taki musicie sobie dopasować zamek. Właśnie czarny, zwykły czarny ściągacz i właściwie to tyle. Jeśli chodzi o wykrój kurtki, to ja na pewno skorzystam z gotowej, bo mam kilka bomberków w domu. Ostatnio kupiłam sobie w Zarze właśnie na wyprzedażach taką zieloną, w takie białe plamki, które trochę wyglądają jak kwiaty i ona jest właśnie w idealnej formie i myślę, że z niej po prostu będę korzystać, bo nawet przeszukałam burdy, te, które mam w poszukiwaniu jakiegoś fajnego wykroju, ale nic nie znalazłam, także po prostu jak zwykle będę coś kombinować sama, no i pokażę Wam mniej więcej jak to zrobić samemu w domu. Także to co, do dzieła! No i kochani, bierzemy się najpierw za przód i możecie tutaj skorzystać z wykroju na przykład na bluzkę, na Wasze wymiary. Możecie odrysować formę od jakiejś innej swojej kurtki, krótkiej, bo tak naprawdę sprawa wygląda bardzo prosto. Najpierw bierzemy się za odcinek dekoltu, czyli 1/4 naszego obwodu szyi bądź dekoltu i możecie sobie zrobić tak, że standardowo, w każdym filmie Wam to pokazuję, tak, rysujemy sobie linię prostą, zaznaczamy sobie miejsce tutaj 1/4 naszego obwodu i tu robicie po prostu takim takie, możecie cyrklem albo no, ja to mam mniej więcej tak już opanowane, że po prostu wiem, że schodzę. Tutaj zawsze musi być tak linia prosta, kąt prosty i dopiero później schodzimy do góry. Od tego miejsca odrysowujecie sobie ramię. W bomberze ja zawsze mam gdzieś tak właśnie 10-11 cm. Natomiast jeśli chodzi o bomber, to on się charakteryzuje tym, że ma te ramiona troszeczkę większe i one sobie tak trochę spadają. I ja tutaj mam właśnie te 12,5 cm, więc myślę, że to ramię można by je jeszcze troszeczkę przedłużyć, ale też żeby nie przesadzić. Później standardowo mamy podkrój pachy. Czyli mierzycie sobie obwód. Tu też możecie zostawić go troszeczkę, trochę głębiej, z tego względu, że ta kurtka jest krótsza, a szersza. Więc jak jej tu będzie trochę więcej się zbierze, to będzie to wyglądało dobrze. Ja sobie odmierzyłam od razu, zakładając, że tu będzie jeszcze... Tu dojdzie nam ściągacz, czyli tak... Nie, dobra. Tu dojdzie nam ściągacz, to zawiniemy, będzie schowane. Czyli mniej więcej dotąd odmierzyłam sobie moją kurtkę, plus tu będzie jeszcze też ściągacz, tak? Czyli tu spokojnie możemy uciąć. No i kwestia teraz, ta linia i kwestia boku. I bok tutaj też musi ta kurtka być szersza, czyli najlepiej, jeżeli sobie zmierzycie obwód tu, pod pachami tak jakby, to dodajcie tak z 15-20 cm już po całej długości. To nie jest kurtka, która jest wcięta w talii, ona jest taka właśnie pudełkowa, więc spokojnie możecie pociągnąć sobie ją tak dalej na wprost, ewentualnie odrobinę ją zwężając właśnie ku dołowi, żeby to pudełko się robiło takie właśnie u góry większe i trochę zwężające się. I ja to narysowałam, szczerze Wam powiem, tak na oko. Zmierzę sobie zaraz jeszcze tutaj te parametry, czy aby na pewno się udopnę. Pamiętajcie tylko też o tym, że tutaj z przodu musicie zostawić trochę tkaniny, żeby później ją fajnie założyć, na przykład tak na dwa, bo tam mam krajkę, więc to schowamy. I do tego będzie przyszywany zamek. Jeżeli robicie kurtkę z podszewką, to w ogóle nie ma o czym mówić. Możecie też zrobić odszycie,
Jeżeli nie macie czasu i chcecie, żeby to było dość szybko zrobione, ale też wyglądało fajnie, efektownie, no to właśnie proponuję Wam po prostu przestebnowanie tego razem z zamkiem, tak? Czyli wtedy zamek będzie przyszywany do tego momentu. Tak? I po odwróceniu będzie wyglądał w taki sposób. I też będzie fajnie. Możecie też zamek naszyć na przykład na tkaninę. To już kwestia tego, kto co lubi i jak ładnie to wygląda, ale myślę, że taki schowany wygląda troszeczkę lepiej. No to tak, czyli mamy już przód. O, tym razem tkaniny nie mam złożonej na pół. Także wytnę sobie najpierw jedną część przodu, wytnę drugą, a później pokażę Wam jeszcze, jak zrobić z tyłem. Tył to będzie praktycznie to samo, tylko przez to, że tkanina będzie złożona na pół, to wytniemy go za jednym zamachem. No i teraz został nam tył. Tkaninę mam złożoną na pół, czyli to jest środek mojego tyłu. Przykładam sobie jedną część przodu. Pamiętajcie, że tutaj ten przód jest szerszy właśnie po to, że będziemy, przez to, że będziemy go zawijać. Tył nie musi być tak szeroki, ale forma pudełkowa tej kurtki też wskazuje na to, że tył może być trochę bardziej taki właśnie obfity, także ja myślę, że o połowę go tutaj trochę nie będzie tak, no tak z 2 cm będzie węższy, tylko 2 cm. I ja sobie teraz wytnę tył i przy okazji jeszcze kieszenie, bo ja muszę mieć, myślę, że taka kurtka z kieszeniami będzie wyglądała fajnie. Także tył, kieszenie i potem pokażę Wam, co z czym połączyć. Pamiętajcie tylko, że tył, jeśli chodzi o podkrój szyi, nie jest tak głęboki jak przód. Jest dosłownie odrobinkę obniżony, więc nie wytnijcie tak jak przód, bo będziecie mieć wtedy kolejny przód, a nie tył. Bierzemy nasz tył, kładziemy go prawą stroną do góry. Na to nakładamy jedną część kieszeni. Mniej więcej tak. Właściwie nie, to tak musi iść. Kieszeń idzie w dół trochę. Spinamy. I w momencie, kiedy przeszyjemy ją tutaj, odwrócimy do środka. Schowamy na drugą stronę, tak? Czyli jakby do środka kurtki. Tu jest ładnie wszystko zszyte. Tu będzie druga część, czyli teraz bierzemy przód. Robimy dokładnie to samo z drugą częścią. Oczywiście zmierzcie sobie, w którym miejscu, żeby te kieszenie się później połączyły. Ja to zaraz zrobię, tylko pokazuję Wam teraz, jak to przyszyć. O. I przyszywacie najpierw właśnie te kieszenie do tyłu jedną część, do przodu drugą część. I w momencie, kiedy jest to już zrobione, nakładamy nasz przód na tył. O, jak widać, kieszeń moja się nie połączyła, ale to dlatego, że nie wymierzyłam jeszcze, więc to za chwilę zrobię. I wtedy, jak już macie te kieszenie dopasowane, to jest bardzo spięte, to zszywamy sobie z drugą stroną zróbcie to samo. Zszywamy najpierw kurtkę na linii ramienia, później boki, przy okazji od razu obrzucając kieszeń. Ja to zrobię tak, że najpierw obrzucę wszystko na overlocku, a później jeszcze raz przystebnuję na maszynie wielofunkcyjnej. I zrobię najpierw jedną stronę, później drugą stronę i wezmę się za ściągacz.
Kochani, teraz wykroję sobie ściągacz dolny do kurtki i tak, obwód dołu mojej kurtki wychodzi trochę ponad 100 cm, więc ja sobie zrobię ściągacz na 90, to będzie różnica 10 cm, ale przez to, że on będzie naciągnięty, będzie fajnie tę kurtkę trzymał, on będzie troszeczkę bardziej się ściągał i forma tego całego bombera będzie bardziej zachowana, czyli ja sobie tutaj wymierzyłam wysokość 14 cm, szerokość mam 2 razy 45. Sobie teraz odrysuję. Wycinam to. Rozcinam po jednej stronie jeden bok i dzięki temu mam już cały ściągacz długi. Teraz składam go na pół. I teraz Wam pokażę, jak go zamocować do kurtki. Kochani, teraz kiedy macie przypięty zamek do kurtki, czas na ściągacz. I tutaj, jeżeli chodzi o wykończenie dołu, to jest wiele możliwości. Możecie na przykład zrobić tak jak ja, czyli przypinam teraz, mam kurtkę, prawa strona, ściągacz i przypinam sobie w ten sposób. Tutaj przejadę na overlocku, obrócę z powrotem na drugą stronę i to będzie wyglądało tak. I dopiero później do całości przyszyję sobie zamek. Możecie na przykład pokusić się o to, że zostawiacie tkaninę dalej i robicie na przykład taki jakby pasek, tak? Czyli gdzieś w tym miejscu dopiero by się nasza tkanina kończyła i tak zawracała, więc ściągacz byłby przyszywany nie do zamka, a do właśnie tkaniny. Tak bardzo często wykończone są tego typu kurtki i tak można zrobić. Ja się trochę zagalopowałam i za szybko odcięłam dół, więc uznałam, że zrobię po prostu ten ściągacz na całości. I teraz go muszę sobie przypiąć. Tak jak Wam wspominałam, ściągacza jest mniej, więc przy przypinaniu muszę go naciągać, żeby ładnie tu później wszyć, a jak już będzie wszyty, to on będzie się właśnie tak troszeczkę ściągał całą kurtkę, dzięki temu ona będzie się fajniej układała, będzie się tak trochę marszczyła, no i ta pudełkowa forma będzie zachowana. Czyli ja teraz po prostu sobie tutaj naciągam ściągacz i mocuję go do dołu kurtki. A następnie przyszyję go na overlocku, łącząc wszystkie trzy warstwy. I zostanie mi w szycie zamka. A później jeszcze ściągacz górny i rękawy. Teraz, kochani, sobie wytniemy rękawy. Ja mam tutaj przygotowaną formę już na swoje wymiary. Wy, mam nadzieję, również, więc po prostu wycinamy. Tkanina standardowo złożona na pół, więc od razu wytnę jeden i drugi rękaw. Zszyję je na linii boku i wszyję do kurtki. No i później zostaną nam już tylko ściągacze właśnie do rękawów, ściągacz górny i przyszycie tego dolnego, bo jeszcze sobie tego nie zrobiłam ze względu na to, że nie chcę mi się 10 razy zmieniać nici, więc najpierw wszyję rękawy, bo będzie mi do tego potrzebna biała nitka, a później do ściągaczy czarna, więc dopiero sobie overlock zmienię. Także ja wycinam rękawy, zszywam i wszywam do kurtki.
Rękawy mamy już wszyte, jak widzicie. Teraz czas na ściągacze właśnie do rękawów. One zmierzyłam, mam obwód tutaj 24 cm, więc ściągacz będzie miał 18, bo też będę go naciągała przy wszywaniu. I teraz sobie wytnę dwa ściągacze, które zszyję tylko na jednej linii, czyli jeden bok będzie, jeden już mam złożony, drugi będzie zszyty i będzie się pokrywał z tym szwem właśnie wewnętrznym rękawa i doszyję do tego ściągacze i bierzemy się za ściągacz górny. No i właściwie później będzie już kwestia przyszycia tego ściągacza górnego, dolnego, bo on cały czas jest tylko wpięty, i przyszycia zamka, i kurtka będzie gotowa. No i kochani, został nam już tylko ściągacz górny. I tak, u mnie wychodzi 60 cm. Ściągacz będzie grubości 3, czyli wycinam sobie taki właśnie odcinek, który ma, mam na pół złożone, czyli 32 razy 30 cm i wysokość 7, czyli 3 plus 3 na złożenie, no i jakieś tam około centymetra jeszcze na wszycie, na szwy. Ja sobie go teraz wytnę i musimy go jeszcze zaokrąglić i zwęzić troszeczkę z jednej strony. Zaraz Wam pokażę, gdzie. Kochani, teraz musimy przymocować nasz ściągacz do góry i go wszyć. I tak, tą część pleców, czyli karku, wszywacie normalnie, w sensie po grubości ściągacza, natomiast ta część, to charakteryzuje kurtki typu bomber, że ona się schodzi, tak? Że schodzi się do końca i w tym momencie jej praktycznie nie ma, jakby się chowa. Więc ja ją po prostu w tym, tutaj, czekajcie, bo mi się tu coś, aha, jest tak. Ja ją tu zaraz jeszcze obetnę i jak będę przyszywać na overlocku, to dojadę do samego końca, a później odwinęłam to, do czego mamy później przyszyć zamek, czyli w ten sposób, że tu sobie przyszywam, o tak, do samego końca jadę overlockiem, zawijam do środka i zakładam w ten sposób. Dzięki temu mam ładnie schowane i tutaj nic nie widać. I dopiero później do tego przyszyję zamek, który będę musiała też w taki sposób zagiąć. I powinno być ok.
Tak, tu mamy fajnie zamknięte, tu będzie przyszyte, tu mamy overlock, tu mamy overlock i kurtka będzie gotowa, więc trochę namęczyć się trzeba z tym, żeby to przyszyć. Właściwie kark ok, ale te boki, no ale jak już to zrobicie, to będzie to fajnie wyglądało i będzie też część tych rzeczy schowana i wygląda to wtedy całkiem fajnie. Mniej więcej prezentuje się to tak. Widać? Widać. No to szyjemy. No i kochani, kurtka jest już gotowa. Nie powiem, żeby nie było paru trudności przy jej uszyciu, bo gdzieś coś się źle wszyło albo przesunęło, ale o tym nie trzeba mówić. Śmiać mi się chce, jak na nią teraz patrzę, ale wyszła fajnie. Wyszła trochę krótsza niż myślałam, to znaczy chciałam taką właśnie szerszą, a krótszą, ale wyszła jeszcze krótsza z tego względu, że nie wymierzyłam właśnie odpowiedniej długości pod kątem ściągacza, ale wszystko dało się naprawić, więc kurteczka jest, no o, prezentuje się fajnie, naprawdę całkiem ok. No i w końcu nie zapomniałam o kieszeniach, bo zawsze jak szyję coś, co na przykład spódnicę, to zapominam o kieszeniach. Jak już szyję, mówię, Jezu, a kieszenie? No, ale tym razem mi się udało nie zapomnieć, więc jest kurtka, są kieszenie, idealnie. Także ja się dzisiaj już z Wami żegnam, zapraszam Was na strój dnia z kurtką właśnie w czwartek, zobaczycie jak się prezentuje. Dzisiaj życzę Wam miłego dnia dalszego i widzimy się w ostatnim odcinku, chciałam powiedzieć. Kolejnym. To pa!